Dzień dobry, witam klasy trzecie, maturalne na lekcji historii sztuki, lekcji, którą już szykuję, przyszykowałem dla Was po zakończeniu roku szkolnego, ale nie mniej bardzo istotne, żebyśmy korzystając ze zdalnego nauczania zrealizowali ten program, którego się w ramach normalnych zajęć nie dało zamknąć. Finalizujemy spotkanie ze sztuką końca XIX wieku. Przed nami spotkanie z malarstwem symbolizmu, kierunku, który przypomnę był niezwykle istotnym kierunkiem w sztukach, malarstwie i rzeźbie. Właśnie w końcówce stulecia, w ramach czasu określanego jako fin de siècle z francuska, czyli koniec wieku, czasu dekadentyzmu, poczucia nastrojów schyłkowych, poszukiwania totalnego piękna, tak jak żeśmy to sobie w swoim zajęciach poświęconych symbolizmowi w malarstwie europejskim omówili. Mamy to samo zjawisko też i oczywiście na ziemiach polskich, w naszym polskim malarstwie. Ostatnie nasze zajęcia, które adresowałem do Was, omówiły taki króciuteńki epizod związany z wpływami impresjonizmu, które się pojawiły w latach 90. wieku XIX. Króciutki epizod, bo trwał rzeczywiście zaledwie 2-3 lata, góra, można go wyraźnie było śledzić. Dotyczył tylko kilku malarzy, zwłaszcza tych, którzy przybyli do Paryża mniej więcej w tym czasie i oglądali dzieła francuskich impresjonistów i pod wielkim ich wrażeniem postanowili przeszczepić tę metodę malarską na nasz rodzimy grunt. No i wiemy, jak się to skończyło, totalną klapą, potężnymi zarzutami kierowanymi wobec tych młodych twórców ze strony krytyki, ale też i oczywiście publiczności, która absolutnie tych obrazów nie była w stanie sobie przyswoić, zrozumieć ich sensu, stwierdzić, do czego w ogóle miałoby to malarstwo służyć. A pamiętajmy, że powstawało ono wciąż w realiach, które cały XIX wiek jakby opisują w sposób generalny. Realiach braku niepodległości, w realiach zaborów, rozbicia na trzy części, zaborcze podziału w ten sposób narodu na te właśnie trzy odmienne cząstki, które trafiły do Prus, potem już Niemiec, Austrii i Rosji. W związku z czym nasze malarstwo wobec takiego splotu okoliczności stawało wobec wyzwań, jakie nie musiały podejmować środowiska artystów żyjące w normalnych, bezpiecznych, stabilnych państwach. I stąd pozycja takich twórców jak Jan Matejko wyznaczała kryteria. Sztuka miała być narodowa, sztuka miała wspierać naród właśnie w utrzymaniu świadomości patriotycznych korzeni, historycznych tradycji, odrębności wobec tych krajów, których częścią stały się te ziemie polskie. Była to swoista batalia o utrzymanie swojej tożsamości narodowej. Ta batalia oczywiście toczona w sztuce niejako czyniła kwestię zmian poglądów artystycznych, zmian stylów, nurtów bezprzedmiotowymi, no bo w końcu inne rzeczy się liczyły niż eksperyment w sztuce, niż poszukiwanie nowego własnego języka. W latach 50., 60., 70. nie było to może jeszcze tak ostre, jaskrawe, jak na przykład właśnie w latach 90. czy na początku XX wieku, gdy zwłaszcza od wystąpienia impresjonistów, sztuka na Zachodzie pogalopowała w stronę coraz to kolejnych kroków poszukiwań nowej
formuły w malarstwie. I dlatego też z biegiem czasu malarstwo takie jak właśnie Jana Matejki coraz bardziej zdawało się odstawać od tych właśnie prądów i zjawisk. Młodsze pokolenie miało pełną świadomość tego, w jakich znalazło się kleszczach. Z jednej strony ten właśnie obowiązek służenia narodowi, a z drugiej strony no, wyzwania, jakie stoją przed nowoczesnym artystą w końcówce wieku XIX, kiedy to właśnie dookoła szuka się nowych form wypowiedzi. Ta grupka młodych naszych impresjonistów zdawała się przyjmować tę drugą postawę jako istotniejszą. Zarzucili jakby malowanie historycznych scenek, a skupili się na nowej formule pokazywania świata za pomocą barw, zmiennych kolorów, oddających złożoność rzeczywistości w różnych konkretnych kontekstach pogody, pory roku, pory dnia, panujących, prawda, zjawisk na niebie. A więc w ten sposób próbowali niejako przybliżyć nasze polskie malarstwo tym tendencjom i zjawiskom, jakie miały miejsce na Zachodzie. No i oberwali po nosie, co tutaj dużo ukrywać, za te swoje niewczesne wypady w stronę nowoczesności. Jak zareagowali na tę właśnie zmasowaną krytykę, te zarzucanie często niejako zawieszone w powietrzu, nie wypowiedziane wprost, ale w formie aluzji, że zdradzają naród. No, reakcja była ciekawa, bowiem wszyscy oni odnajdą się błyskawicznie właśnie w nurcie symbolizmu. Ten kierunek w sztuce okazał się zbawienny dla naszych twórców na tę chwilę, na ten moment, bowiem jest to, czy był to kierunek, w którym artysta może mówić w treści, przekazywać poprzez dzieło określone treści, a mogą one być przecież rozmaite, także dotyczyć spraw narodowo-wyzwoleńczych, podejmować różne koncepcje sytuacji Polski i Polaków, a jednocześnie był to kierunek jak najbardziej aktualny, rozwijający się w tym czasie, należący do tych wiodących postępowych, nowoczesnych form wypowiedzi, nie akademizm zamknięty w swoich sztucznych światach klasycznego ładu piękna i tej właśnie coraz może bardziej bliskiej realizmowi próby pokazania wydarzeń sprzed wieków, jak to czynił na przykład Henryk Siemiradzki w tym czasie właśnie. Symbolizm także pozwalał mówić o własnych problemach, dylematach, a pamiętajmy, że znaleźliśmy się w momencie, w którym artyści znowu częściej skupiają się na samych sobie, tak jak w romantyzmie. Dzielą, jak to się mówi, włos na czworo, czyli rozważają swoje emocje, swoje stany psychiczne, swoje różne rodzaju często biegunowo ukierunkowane pragnienia. Wyrażają ducha czasu, w którym pojawia się ten motyw przemijania, schyłkowości, końca niemal cywilizacji czy kultury i pragnienie wyrwania się z tego właśnie schopenhauerowskiego cierpienia istnienia poprzez piękno wszechogarniające. Dlatego symbolizm rozkwita w malarstwie polskim, podobnie jak w innych krajach, i w tym to właśnie kierunku odnajdziemy naszych dotychczasowych bohaterów. Oto przykłady. Szałoniesień, Władysław Podkowiński. Znaliśmy tego malarza właśnie jako impresjonistę. Dzieci w ogrodzie, mokra wieś, sad w chrzestnem,
widok nowego świata, światu z okien pracowni. To klasyki naszego malarstwa impresjonistycznego, bo przecież Podkowiński z Pankiewiczem byli właśnie w Paryżu i należeli do tych liderów próby przeszczepiania impresjonizmu. I co? Nagle kolor znika, paleta malarska przestaje być ferią barw. Język barw ogranicza się do właściwie zawężonej już maksymalnie tonacji barw ciemnych, monochromatycznego zestawienia bieli i czerni z szarościami, jedynie wzmocnionego akcentem oranżu, żółcieni. Ale najważniejsza jest treść tego dzieła, nie tyle forma, szał, uniesień. To szkic do obrazu, który zaprzątnął wyobraźnię Podkowińskiego na długo, a to już jego wersja finalna, namalowana w 1894 i wystawiona w Warszawie na wystawie w Zachęcie. No, efekt był piorunujący. Ten wystawiony obraz spowodował szok, konsternację i wściekłość porównywalną do tych, które towarzyszyły wystawieniu Olimpii Edwarda Maneta w swoim czasie, czyli 20 lat wcześniej, ponad, prawie 30. A więc doświadczyliśmy na naszym polskim gruncie podobnego piekiełka wywołanego sztuką, jak właśnie Manet w swoim czasie w Paryżu. Obraz uznawano za obsceniczny, za wulgarny, za niemoralny. Żądano jego wycofania z wystawy, uważając, że demoralizuje, deprawuje. Oczywiście byli też jego obrońcy, a wśród tych zagorzałych zwolenników obrazów sporo było ludzi młodych przede wszystkim. W tym młode dziewczyny, które nagle uświadomiły sobie, że ten obraz wyraża to, co skrycie odczuwają, a co w żaden sposób głośno powiedzieć im nie wypada, że jest w nas gwałtowna chuć naga, jak to w swoim czasie sformułował słynny teoretyk tego czasu Stanisław Przybyszewski. Dla artysty wybrańca miłość to bolesna, pełna trwogi świadomość nieznanej strasznej siły, która dwie dusze rzuca na siebie i pragnie je zlać w jedno. To intensywne cierpienie, w którym dusza się łamie, to niesłychana świadomość strasznej jakiejś głębi, przeczucie jakiegoś otchłannego dna w duszy, na którym życie tysiąca generacji się przelewa. Tysiące wieków, ich mąk i udręczeń, ich szał rozrodczy i żądza bytu. Pierwsze wyraźnie formułowane w kulturze aspekty cielesności naszego istnienia, negowane z moralizatorskiego punktu widzenia religijnego, z którego niematerialna dusza i droga do Boga jakby negowała naszą cielesność, naszą fizykalność, w tym oczywiście nierozerwalnie związane z istnieniem gatunku, kwestie prokreacji, którym nadano ten w moralności aspekt negatywny, jako żądza, jako grzech, pożądanie, przypisując wszelkie niskie temu pobudki, dążenie do przyjemności i tak dalej. No i właśnie, zaczyna się odczarowywanie tego obszaru powolne, trwać będzie ono długo, ale się zaczyna w literaturze, także oczywiście w malarstwie. Obraz Podkowińskiego jest dlatego też istotnym bardzo dziełem, bo formułuje w wersji właśnie symbolicznej tę kwestię pożądania jako swego rodzaju mocy destrukcyjnej i pełnej pasji, tak jak ta uczepiona szyi konia młoda dziewczyna, która
przeżywa wyraźnie ekstazę miłosną, gdy tymczasem ten czarny ogier z przerażeniem osuwa się w przestrzeń jakiejś przepaści, tocząc pianę z pyska. Obraz wywołał, jak już powiedziałem, gwałtowne emocje, ale nałożyły się one także na pewne procesy psychiczne, które coraz wyraźniej dały się zaobserwować w samym artyście, w jego zachowaniu. Krótko mówiąc, stan psychiczny Podkowińskiego gwałtownie się pogarszał. Efektem takiego właśnie procesu było też był incydent zupełnie niespotykany. Na wystawie zjawił się w pewnym momencie sam malarz, zaopatrzony w drabinę, przystawił ją do obrazu, bo obraz jest naprawdę duży, wszedł na nią, wyciągnął z kieszeni nóż i zaczął chlastać płótno. Pociął go kilkunastoma uderzeniami, tak jakby go chciał śmiercić. Oczywiście został wyprowadzony, wezwano karetkę, zabrano go w kaftanie bezpieczeństwa do szpitala. Zresztą ten pobyt okazał się długotrwały, rozpoznano u niego zaburzenia psychiczne, które dzisiaj pewnie byłyby diagnozowane jako schizofrenia. W każdym razie to gwałtowne załamanie się psychiczne i stanu zdrowia spowodowały, że Podkowiński wkrótce umiera. Obraz dzisiaj jest w Muzeum Narodowym w Krakowie, wystawiony w sukiennicach. Kiedy staje się przed nim blisko stosunkowo i patrzy się na powierzchnię obrazu pod światło, które się zawsze w takich razach na powierzchni płótna pojawia, odbite, można bez trudu zobaczyć, jak konserwatorzy zaszpachlowali te, załatali te cięcia. One są wciąż jako blizny na powierzchni płótna, łatwo dający się zauważyć. Drugi z naszych impresjonistów, Józef Pankiewicz. Tutaj droga do symbolizmu okazała się bardziej bezpieczną. Była taką swego rodzaju jakby okresową przerwą w fascynacji barwami, które oczywiście w obrazach impresjonistycznych Pankiewicz zdradzał od razu. Teraz nagle jakby stracił zainteresowanie wobec barw i kolorów, bowiem tak jak u Podkowińskiego, będziemy mieli do czynienia z monochromatycznymi dziełami, wyzbytymi kolorów, czyli też sprowadzonymi do bieli, czerni i szarości, leciutko tylko ożywianymi wprowadzaniem temperatur ciepłych czy chłodnych, jakichś drobnych akcentów. Ale obrazy podejmują wątki, które oczywiście nie mogły wywołać tak gwałtownych emocji, bo Pankiewicz obraca się w kręgu symbolizmu nastroju, jak to się mówi, czyli klimatu, takiego poetyckiego czaru, wobec którego trudno, że tak powiem, pozostać obojętnym, ale też nie podobna się na niego obrażać, no bo czym może, prawda, człowieka zdenerwować widok nocą przejeżdżającej dorożki? Ale za to różnych nastrojów z tym związanych, klimatów, tych właśnie tego igrania z tym, co realne, a co jakby jak widzenie pojawia się znienacka, no to ten obraz jest pełen. Te właśnie kostki bruku mokre od deszczu, w których odbijają się światła latarni i ta majacząca, prawie że niezauważalna, czarna sylweta dorożki z koniem, no to wszystko czysta poezja. I tak będzie także z innymi jego dziełami. Oto na przykład przepiękny obraz Łabędzie w Parku Saskim. Obraz prawie czarny, nokturn, jak to się mówi. Na pierwszym planie ledwo majaczą jakieś niewyraźne zarysy leżących na trawie ptaków, tychże właśnie łabędzi, śpiących sobie spokojnie w noc. Za nimi tafla stawu, który w Parku Saskim mamy i w głębi na tej tafli odbicia znowu latarni tworzących dwie pionowe smugi.
Zdają się one być nawet bardziej realne niż te ptaki. Ten obraz znowu tchnie nastrojem, ale pojawiają się tu też i inne odniesienia, skojarzenia. Te uśpione ptaki nad brzegiem wody mogą być bowiem też kojarzone z cieniami, duszami zmarłych, którzy nad brzegiem Styksu czekają na przybycie łodzi Charona, by przenieść się na tę drugą stronę. A więc tym razem już ten symbolizm zahacza o bardziej wyraziste treści mówiące o życiu, o śmierci, o tym, co będzie się działo z nami, kiedy już opuścimy ten nasz świat. Jeszcze jeden przepiękny obraz, znowu bardziej poetycki poprzez emocje wywołane nastrojem niż treści, jak poprzednio. Park w Duboju, majątku ziemskim, do którego Pankiewicz przyjeżdża, bo znał doskonale właścicieli, powstało kilka jego pejzaży, w tym właśnie ten. W głębi widać dwór w Duboju, ledwo majaczący między ciemnymi grupami drzew i krzewów. Bardziej wyraziście widzimy małą kapliczkę między drzewami stojącą, ale jeszcze bardziej od niej wyraźna jest jakby pas łąki i wody stawu w Duboju, w parku znajdującym się. W tej tafli stojącej wody odbija się jak w lustrze grupa drzew, te kępy drzew, które powtarzają jakby w układzie odwróconym. Dlatego mamy tutaj do czynienia z czymś, co można byłoby właściwie powiedzieć, że jest to jakby graficzny zapis muzyki, melodii, bowiem właśnie czasami jak się to czyniło, czy próbowało, to właśnie jakby dźwięki, które układają się w harmonię, mają sobie coś jakby z takich konstrukcji polegających na powtórzeniu z odwróceniem. Zwłaszcza świetnie się do takiego graficznego zapisu nadaje fuga, gatunek muzyczny uprawiany na przykład przez Jana Sebastiana Bacha i często w tym czasie, w którym powstaje nasz obraz, artystom zdarzało się tak próbować przełożyć abstrakcyjną muzykę na konkrety obrazu, malarstwa i takie właśnie malarskie emocje budowane takimi właśnie sposobami pojawiają się w tych obrazach. Jeszcze dwa dzieła Pankiewicza, tym razem portrety. Dziewczynka w czerwonej sukni i potem pani Oderfeldowej z córką to dwa obrazki, które powstały, gdy obrazy, bo nie są one małe, gdy artysta portretował rodzinę pana Oderfelda, adwokata, prawnika, z którym był w serdecznych stosunkach towarzyskich. To bardzo piękne obrazy, zwłaszcza przyznam, że jestem wielkim fanem tego obrazka dziewczynki w czerwonej sukience. W tym dziele szczególnie widać bliskość wówczas malarskich poszukiwań Pankiewicza z poznanym w swoim czasie przez nas malarzem Whistlerem, portret matki, harmonia w szarości i czerni. Błękicie i czerni, pan przypomnę, w swoim czasie pokazywany. No właśnie, to operowanie takimi barwnymi płaszczyznami, też na zasadzie harmonii, cechuje ten obraz. Przy czym mamy tutaj coś, co się w muzyce nazywa dysonansem, czyli tym takim ostrym dźwiękiem, który wyłamuje się z całej dotychczasowej, jak gdyby płaszczyzny pięknych, współbrzmiących ze sobą dźwięków. Tym dysonansem jest oczywiście ta czerwona sukienka, która niemal krzyczy, wyrywając się z tych szarości, gładkości. Towarzyszy jej oczywiście także karmin ust dziewczynki. Już możemy wyraźnie wyczuć, że te małe niewiniątko, no to będzie niedługo całkiem niezły wamp, czyli drapieżna dama, łamiąca serca niejednemu mężczyźnie swoją urodą i osobowością. No właśnie, znowu dotykamy tych kwestii, jak gdyby budzenia się tej świadomości fizycznej, cielesnej w młodym ciele, w młodej osobie. Teraz nie malarz.
się nam zaprezentował. Na balkonie swojego domu, mieszkania, które miał w samym sercu Krakowa, w tyle widać fragment kościoła Mariackiego. To jest tuż kamienica, tuż przy rynku. W bardzo efektownym, dużym apartamencie mieszkał pan, który się nazywał Feliks Jasieński. Nie był malarzem, jeszcze raz to podkreślam. Kim był? Inżynierem kolejnictwa. Po co się zatem tu pojawił nam? Otóż ten pan zrobił spory majątek, pracując przy budowie kolei, tak zwanej transsyberyjskiej, wiodącej od Europy, Moskwy w stronę Mandżurii i dalej Chin. I w ten sposób znalazł się w tych azjatyckich rewirach. Zarabia oczywiście wystarczająco dużo, żeby się nieźle wzbogacić. I dlatego też postanowił odbyć podróż po Dalekim Wschodzie. Był w Chinach, ale także w Japonii. I tam się w tej Japonii po prostu zakochał. Ta miłość sprawiła, że zaczął kolekcjonować sztukę japońską. Także oczywiście inne elementy, jak stroje, zbroje samurajów, kimona, parawany, przedmioty artystyczne japońskie. No i wreszcie zwiózł tego wszystkiego, który nakupionego do Polski naprawdę sporo. I w ten sposób pojawiła nam się w Polsce kolekcja sztuki japońskiej, jakiej do tej pory w tej części Europy nie było. Oczywiście trudno byłoby kolekcję może Jasińskiego porównywać z tym, co mieli tacy fanatycy Dalekiego Wschodu, na przykład w Paryżu, czy w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. No ale też w końcu mierzmy się naszymi miarami. Używał pseudonimu Manga. No, niektórym to się może wydać bardzo sympatycznie i już od razu są do niego pozytywnie nastawieni, chociaż on żadnych mang nie rysował. W jego salonie spotykali się artyści, bo bardzo lubił środowiska artystów, dlatego salon Feliksa Jasińskiego w Krakowie stał się takim jednym z głównych centrów kontaktów artystycznych na przełomie XIX i początkach XX wieku. Wśród jego gości bywali też m.in. właśnie Józef Pankiewicz, ale także inni. I co oczywiście przyglądali się tym wszystkim wspaniałościom, które można było w tym domu zobaczyć. No i to, co widzieliśmy na zachodzie, czyli fascynacja japońszczyzną, jest też już udziałem naszych polskich malarzy, którzy tak jak Gauguin czy impresjoniści, Van Gogh, na punkcie tej sztuki Dalekiego Wschodu zaczynają wariować. Feliks Jasieński kupował też dzieła od tych artystów. No to też oczywiście jeszcze mocniej w tych kontaktach zażyłość panowała. Często go malowali, portretowali, Pankiewicz między innymi. No i oczywiście pożyczali od Mangi do malowania rekwizyty. I oto oglądamy obraz 1908 roku, w którym Pankiewicz przebrał za żonę, swoją żonę w kimono, ustawiając ją na tle parawany i kilku jeszcze przedmiotów. I tak powstał obraz Japonka. Ten obraz należy do wyraźnie istotnych dzieł w karierze naszego Pankiewicza, bowiem zamyka już definitywnie okres tych czarno-białych, monochromatycznie ciemnych dzieł, które przed chwilą oglądaliśmy, i zwiastuje ponowny nawrót koloru w jego sztuce. Wybuchnie on rzeczywiście bardzo intensywnie i będzie jeszcze do tego jego kolorystycznego drugiego okresu życia potrzeba wrócić, ale już później, nie teraz. Jeszcze jeden obraz, 1911 rok, i też małżonka przy lustrze, malowana w sposób już bardzo, bardzo tak właśnie z wykorzystaniem koloru, wyraźnymi spłaszczeniami. To już jest przedsmak, że zaczyna w naszym malarstwie dojrzewać potrzeba jakby zrobienia kolejnego kroku i wejścia już w dwudziestowieczne formuły. Leon Wyczółkowski. Mieliśmy go też przecież jako impresjonistę. Przypomnę Orka na Ukrainie chociażby, czy Kopanie buraków, które musicie znać. A teraz Sarkofagi. Znowu ciemny, mroczny obraz, ukazujący dwa grobowce królewskie gdzieś w krypcie stojące sobie. Takiej krypty w polskich kościołach, czy to na Wawelu, czy jakimkolwiek, nie ma. To oczywiście fantazja artysty.
ale fantazja będąca materializacją takiego właśnie symbolicznego obrazu uśpionej wielkości dawnej Polski, drzemiącej gdzieś tam, prawda, w krypcie, jakby martwej, ale którą można byłoby w przyszłości reaktywować. I drugi w tej serii obraz, sarkofag Jadwigi. Też oczywiście królowa Jadwiga nie ma takiego sarkofagu, tylko zupełnie inny, stojący sobie w obejściu katedry na Wawelu, ale to wizja o charakterze symbolizmu właśnie. Tu już oczywiście kolory się pojawiają, bo Leon Wyczółkowski tak w te monochromatyzmy, jak jego dwaj poprzednicy, nigdy nie wszedł. I dlatego ekspresja barw łączy się tutaj z symbolizmem w sposób wyraźny, oczywisty. No i jeden z najbardziej ważnych obrazów do zapamiętania w tej serii, Stańczyk Leona Wyczółkowskiego. Leon Wyczółkowski był uczniem Matejki i dlatego wyraźnie tutaj do swojego mistrza nawiązuje, no bo przecież słynnego Stańczyka widzieliśmy już w swoim czasie jako jedno z pierwszych dzieł, od których zaczyna się ta seria wielkich obrazów historycznych mistrza. No, dodam, że ten obraz akurat do wielkości pod względem formatu nie przystaje, jak Bitwa pod Grunwaldem czy inne, ale pod względem znaczenia i rangi absolutnie to jeden z najważniejszych obrazów, które trzeba znać, bo wyraźnie jak gdyby w pewnym kontekście historycznym, treściowym osadza go Matejko. No i oczywiście do tego odnosi się teraz jego uczeń. Leon Wyczółkowski przedstawił nam Stańczyka kompletnie załamanego, w absolutnej jakiejś rozpaczy wręcz, skoro w dłoni zatopił twarz, jakby nie chcąc pokazać lejących się, prawda, mu z oczu łez, czy targającego go szlochu. W przestrzeń, w której wsadza swojego błazna królewskiego Wyczółkowski, to szopka krakowska, typowy właśnie taki marionetkowy teatrzyk z kukiełkami w głębi osadzonymi, czekającymi na moment, kiedy, prawda, zostaną animowane. Co to wszystko ma dla nas znaczyć? No oczywiste. Stan społeczeństwa polskiego u progu wieku XX, na 2 lata przed wiekiem XX. Kompletne marionetki, nasze wielkości dawno widoczne, znalazły się w grobie, a współcześni to są właśnie takie figurynki, którymi łatwo sterować. I nad tym stanem zdaje się rozpaczać nasz Stańczyk Wyczółkowskiego. Łatwo ten obraz powiązać z diagnozą, jaką wystawił polskiemu społeczeństwu swoich czasów Wyspiański w Weselu, gdzie też właśnie ten stan uśpienia i groteskowe, karykaturalne, kreślone przez Wyspiańskiego sylwetki bohaterów nabierają tego właśnie takiego marionetkowo-szopkowego charakteru. Tam nie ma wielkości. Uczniem Matejki był też Józef Mehoffer. To jedna z największych indywidualności tego momentu w dziejach naszej sztuki, czyli symbolizmu. Już jako młody chłopak doceniony za potencjał, jaki odkrywano w jego dziecięcych rysunkach. Przyjaciel z Piaskownicy, no może to w cudzysłowie tę Piaskownicę umieszcza, ale w każdym razie znajomy z dzieciństwa Stanisława Wyspiańskiego. Znali się bardzo dobrze już właśnie w dziecięcych latach. I dlatego też nad obydwoma swoisty parasol nad rozwojem ich talentów rozpiął Jan Matejko. Byli jego uczniami, najbardziej ukochanymi. Kiedy w końcu już byli studentami, zaprosił ich do wykonywania polichromii w kościele mariackim, które Matejce zlecono. Te właśnie anioły, które w swoim czasie pokazywałem, między innymi obaj na rusztowaniu wraz z Matejką tworzyli. Gdy zostali już oczywiście po ukończeniu akademii samodzielnymi twórcami, lekcje Matejki musiały w nich gdzieś głęboko funkcjonować jako swego rodzaju właśnie to wyzwanie. A jednak ani jeden, zwłaszcza Mehoffer, ani drugi, już w mniejszym stopniu Wyspiański, tą drogą historycznego myślenia nie podążą. W przypadku Mehoffera wyraźnie to widać, że bardziej dla niego istotne były kwestie na przykład właśnie własnego życia, kwestie, którymi żyli w jego czasach współcześni. No właśnie,
Dziwny ogród, obraz niemal surrealistyczny, pokazuje nam przepiękny sad letnią porą, wczesnego lata, kiedy jeszcze jabłka na drzewach są zielone, a kwiaty w całej okazałości pokazują swoją moc. I w tym sadzie umieszcza trzy osoby. Na pierwszym planie nagiego chłopczyka, to jego syn, który ma, zdaje się, 1,5 roku wtedy. Dalej w niebieskiej pięknej sukni żona artysty, a jeszcze dalej w głębi w ludowym stroju piastunka, opiekunka, służąca. W ten sposób, konfrontując ich tutaj w trójkę, buduje Mehoffer znany nam już alegoryczny schemat okresów życia ludzkiego. Młodość, dojrzałość i starość. A więc jest to pewien cykl, w którym każdy z nas się znajduje i na którego jak gdyby etapie akurat w tym momencie się sytuuje. W młodości, a ja już wkraczam w wiek ten trzeci, mając za sobą tę właśnie fazę, którą reprezentuje żona. Wszyscy przez to przechodzimy i przechodzić będziemy, nie ma na to wyjścia. W związku z tym jesteśmy jakby wpisani w pewien kołowrót, który jest też kołowrotem dotyczącym natury. Cały świat obraca się wokół tego samego rytmu. Wiosna, lato, jesień, zima. Narodziny i śmierć, początek i koniec, i nowe odrodzenie, i tak dalej, i tak dalej. I w takim właśnie kontekście trzeba usytuować ten obraz jako wielki hymn pochwalny na temat wiosny życia, budzenia się i rozkwitu przyrody, która triumfuje nam tutaj w swoim tym wspaniałym, barwnym momencie. I właśnie ta przedziwna, wielka ważka, która unosi się nad zgromadzonymi, ze złotymi skrzydłami, zupełnie jak wytwór biżuterii firmy Lalika, słynnego wytwórcy, którego w swoim czasie Wam też próbowałem zaprezentować i zaprzyjaźnić. Ta złota, wielka ważka ponad naturalnej wielkości tutaj jest tym właśnie symbolem biologicznych mocy, które żyją w świecie przyrody, w świecie natury i w nas, ludziach, i właśnie pod temu procesowi są poddane. Ważka o cudownych kształtach, delikatnych, ślicznych, złotych skrzydełkach jest tworem, który żyje dosłownie niemal mgnienie oka, bo przecież żywotność tych zwierząt to jest zaledwie króciuteńkie, kilka dni zdaje się. A więc to wszystko razem wskazuje, jak właśnie ten rytm świata natury w tych różnych obrotach, prędkościach powtarza się. Józef Mehoffer z doświadczenia z Matejką wyniósł też umiejętności tworzenia sztuki monumentalnej, użytkowej. I dlatego też na swoim koncie obok obrazów olejnych ma też liczne dzieła dekorujące wnętrza, zwłaszcza kościołów. W kilku polskich świątyniach, w tym także katedrze na Wawelu, są kaplice przez niego zdobione malowidłami i witrażami. To było jedno z jego szczególnie jak gdyby trafionych obszarów artystycznych dokonań. I właśnie Józef Mehoffer ma na swoim koncie wyjątkowe szczęście, bowiem wygrał bardzo prestiżowy konkurs na wykonanie zespołu witraży do gotyckiej katedry we Fryburgu w Szwajcarii. Do tego konkursu wystartowało wielu bardzo sławnych wówczas artystów z różnych krajów. Zwycięstwo w tym konkursie Polaka było zaskoczeniem. Te witraże realizowano potem przez ładnych parę lat, jak widzicie tam podane, macie te daty roczne. I uważa się dzisiaj, że ten właśnie stworzony według projektów Mehoffera zespół witraży za najdoskonalsze arcydzieła witrażownictwa pierwszej połowy XX wieku w tym duchu secesyjno-symbolistycznym. No i Stanisław Wyspiański siłą rzeczy musi się teraz po Mehofferze od razu pojawić, bo przecież wywołałem go już tutaj z cienia. Urodzony w 1869, zmarł w 1909, a więc sami widzicie, że tego żywota nie było zbyt wiele.
przedwcześnie zdecydowanie odszedł ten artysta, przerywając swoją drogę twórczą, ale gdy podsumować, co zrobił, no to można powiedzieć, że może starczyłoby to na parę nawet żywotów kilku artystów. Tak niesamowity jest jego dorobek, zwłaszcza rozległością artystycznych możliwości. Przecież był poetą, dramaturgiem, reżyserem i inscenizatorem i scenografem teatralnym. Dokonał niezwykle istotnych, rewolucyjnych wręcz tutaj artystycznych dokonań na polu właśnie inscenizacji, reżyserii, scenografii jako twórca teatru. Był malarzem, był także projektantem sztuki użytkowej. Między innymi będziemy mieli okazję zobaczyć jego wnętrza, przez niego projektowane witraże, monumentalne malarstwo, a był także aktywny na polu grafiki użytkowej. Jeden z pierwszych artystycznych plakatów, jakie mamy, wyszedł spod ręki Wyspiańskiego. Ilustrował także wydanie Iliady Homera. A więc rzeczywiście to jeden z takich artystów, których aż dziw, że właśnie świat ich od czasu do czasu otrzymuje w prezencie jako niezwykłe zupełnie twórcze dokonania. Tak jak już powiedziałem, jego mistrzem był Jan Matejko. Uczył się pod okiem wielkiego artysty, ale nie zatrzymał się jakby na tym historycznym malarstwie podejmującym treści mające krzepić serca i czy rozliczać się z dawno zamkniętą przeszłością. Tak jak inni z jego pokolenia, Wyspiański inaczej traktuje dziedzictwo historyczne jako swego rodzaju aluzję, jako swego rodzaju kontekst dla jego dialogu ze współczesnością. Bywał kilkakrotnie w Paryżu, zwłaszcza wtedy w młodości. Widział obrazy impresjonistyczne, ale jak twierdził, potem nie zrobiły na nim szczególnego wrażenia, chociaż w jego dorobku, gdyby pogrzebać, od razu znajdziemy kilka dzieł wprost próbujących tej maniery impresjonistycznego malowania. Ale zdaje się, że niewątpliwie najbardziej był pod wrażeniem oglądanych w Paryżu obrazów Paula Gauguina, bowiem to, co już w tym autoportrecie rzuca się w oczy, to stosowanie gauguinowskiej formuły kluazonizmu i syntetyzmu, czyli budowania obrazu poprzez płaszczyzny, wyraźnie jakby spłaszczane formy i do tego jeszcze obwodzone konturem. To będzie u Wyspiańskiego bardzo wyraźne, ale jednocześnie bez trudu widzimy, że to malarstwo nie naśladuje Gauguina, że był w stanie Wyspiański stworzyć własny język sztuki, a kolor odgrywa dużo bardziej ekspresyjną rolę niż u wielkiego Francuza. Techniką, którą posługiwał się Wyspiański, to głównie pastel, sucha pastel. Była ona spowodowana między innymi alergią, jaką miał na farbę olejną, na olej lniany. Po malowaniu olejami od razu miał jakieś wykwity na skórze, czerwone plamy, bo mocno bolesne i swędzące. Dlatego jego dzieł malarskich wykonanych technik olejnych jest bardzo mało. Natomiast oczywiście pastel zapewniała mu ten komfort pracy, a także pozwalała na szybsze realizowanie swoich artystycznych zamysłów. Oczywiście te wykonane tą techniką dzieła są bardziej delikatne, narażone na uszkodzenie i wymagają większych jak gdyby starań, by je udostępniać. Rzadziej się w związku z tym pokazuje publiczności. Wśród tych najsłynniejszych dzieł, które stworzył tą techniką, mamy chochoły z 1898-99 roku. Metafora do mitu odradzającej się natury, ciągłej nadziei na wiosnę. No właśnie. Zacznijmy jednak od rzeczy najbardziej oczywistej. Co my tutaj widzimy? To fragment plant, czyli otaczających Starówkę Krakowską w ciągu parku biegnących dookoła Starego Miasta, a powstały po wyburzeniu dawnych murów miejskich.
Jesteśmy gdzieś w okolicach prawdopodobnie końca listopada, początku grudnia. Śniegu jeszcze nie ma, ale wszystko już dawno umarło w naturze, w związku z tym drzewa ogołocone bez liści tylko prezentują się tymi suchymi konarami. Na ten trudny moment zostały zabezpieczone delikatne rośliny, róże i temu podobne, owinięto słomianymi wiechciami. No to są nasze właśnie chocholy. Światło, które rozświetla nam przestrzeń, to światło latarni ulicznych, latarni gazowych, a więc dość słabe. W związku z tym, w tym takim panującym półmroku, te chocholy mogą się wydawać jak cienie jakieś majaczące zza światów. I właśnie to Wyspiański, podpatrzywszy, wędrując do swojej pracowni, którą miał właśnie w okolicach tych plant pod Wawelem, przyobserwował i postanowił jakby stworzyć tego właśnie metaforyczną wizję. No oczywiste to jest, jak wróci nam ten motyw w jego najważniejszym dokonaniu na polu dramatu, czyli w Weselu, gdzie przecież chochoł odgrywa jedną z kluczowych ról, takich postaci, które właściwie jakby sterują przebiegiem zdarzeń od pewnego momentu, kiedy się na scenie pojawia. No i właśnie, tutaj mamy jakby pokazane, jak na talerzu, relacje pomiędzy poszczególnymi obszarami u Wyspiańskiego, ale także przez to wszystko, także można śledzić u innych twórców. Z jednej strony malarstwo, z drugiej literatura, te wątki, pewne treści, motywy przenikają się. Obraz jest, dodam, w Warszawie, Muzeum Narodowym. Działając jako człowiek teatru, wśród aktorów, często ich portretował, także w kostiumach, które dla inscenizacji wykonywał. Oto Wanda Siemaszko, która grała Pannę Młodą w Weselu w tej premierze w 1901 roku na deskach Teatru dzisiaj Słowackiego w Krakowie. Dwie pastele ją tutaj prezentują. A tu inny słynny aktor, Ludwik Solski, jako Stary Wiarus, to z kolei warszawianka, która też w 1904 roku została wystawiona w Krakowie, a oczywiście dramat napisał Stanisław Wyspiański, także ją wystawił jako reżyser. Portretował oczywiście przede wszystkim jednak swoją rodzinę. Mamy szereg jego portretów własnych, a tutaj oglądamy go w towarzystwie żony. Zgodnie z ówczesnymi standardami panującymi w środowiskach artystycznych, Wyspiański znalazł sobie żonę w środowisku chłopskim. To nasza pani Wyspiańska, która pochodziła spod krakowskiej wsi. Tam się Wyspiański z nią zetknął. Była już kobietą mającą dziecko przed poznaniem Wyspiańskiego. Potem go Wyspiański usynowił, a następne dzieci już dała naszemu artyście. Była swoistą atrakcją w tym domu, bowiem jak przychodzili goście, często prosili ją, żeby właśnie w tym stroju krakowskim się prezentowało, tak jak tu widzimy, w kaftanie, serdaku z koralami i tak dalej. To jeden z najpiękniejszych zresztą wspólnych portretów, jakie wykonał Wyspiański. Znakomite dzieło. I tu właśnie ta siła koloru, barwy, te mocne ultramaryny z fioletami, oranżami zestawione świadczą o tym, jak właśnie Wyspiański jest malarzem silnie jakby wzmacniającym ten czynnik ekspresji barwnej. Żona pojawia się też oczywiście w kontekście macierzyństwa. Pierwszy obraz żona z synem, a drugi to macierzyństwo 1902 roku. W odniesieniu do słynnego ikonograficznego przedstawienia Madonny karmiącej dzieciątko, tutaj pojawia się właśnie żona artysty. I ten sam motyw potem powtarza raz jeszcze w następnej słynnej pracy, którą musimy zapamiętać, Macierzyństwo 1905 rok, gdzie pojawiają się jeszcze dwie młode dziewczyny przyglądające się karmieniu, tak jakby uczące się przyszłej roli bycia matką. To siostry Pareńskie, kuzynki zresztą Wyspiańskiego, pojawiają się jako młode dziewczyny też w Weselu. Jedna to Isia, a druga to zaś Marysia. Tam biegają i pojawiają się jako postacie z drugiego planu. Kwiaty, które z tyłu umieszcza Wyspiański, przydają wszystkiemu takiego płaskiego, dekoracyjnego charakteru.
Kluazonizm w czystej postaci, bo tu widzimy wyraźnie, jak te kontury rządzą formą, zamykając je w te płaskie sylwety ujęcia syntetycznego, gdzie zostaje jakby zredukowany do minimum efekt trójwymiarowości. Lekkie tylko barwą budowane efekty cienia, bez czerni czy szarości, jak to się wcześniej robiło, przydają pewnej płaskości całym tym wizerunkom. Są też oczywiście dzieci Wyspiańskiego, śpiący Staś, czy druga wersja namalowana 2 lata później, jak Staś już jest troszkę starszy i w związku z tym nie jest takim bobasem leżącym w posłaniu, tylko już samodzielnie może przemieszczać się po domu. Ujęcie w bardzo intensywnych kolorach ma kompozycję przypominającą drzeworyty japońskie, więc kolejny przykład, jak bardzo i u Wyspiańskiego zauważymy tę modę na japońszczyznę. I drugi z synów, Mietek, też śpiący, w tym samym roku powstały i tak samo właśnie tymi intensywnymi kolorami i tą niezwykle śmiałą kompozycją tutaj przedstawiony. Jest też córka, Helenka, stojąca przy blacie fortepianu, na którym stoi sobie dzbanek z niezapominajkami. I znowu to ostre cięcie po skosie kompozycyjne wyraźnie do sztuki japońskiej nawiązuje. Przechodzimy teraz do tej twórczości, którą Wyspiański traktował jako najważniejszy element swojego artystycznego dorobku. Marzyła mu się sztuka monumentalna, sztuka, która by kształtowała świadomość nie indywidualną w wąskim gronie najbliższych, ale taka, która mogłaby oddziaływać na całe społeczeństwo. I zwłaszcza tutaj szczególną rolę Wyspiański przywiązywał właśnie do wnętrz świątyń. Chciałby właśnie, żeby te miejsca, gdzie wówczas Polacy najbardziej pełną piersią oddychali, czyli kościoły, mogły być tymi właśnie narodowymi panteonami. Tutaj ta zaszczepiona przez Matejkę chęć służenia narodowi wychodzi w sposób najbardziej wyrazisty, mocny. Oto przed nami wypisane najważniejsze dokonania na tym polu. Nie jest ich wiele, bo Wyspiański nieustannie napotykał na opór i najczęściej jego projekty bywały odrzucane. Tak naprawdę udało mu się z tych wszystkich tu wymienionych wykonać jedynie 2 przedsięwzięcia. To kościół Franciszkanów w Krakowie, którego jako pozycja numer 2 widzimy tutaj wymienionego, oraz na samym końcu Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Ani we Lwowie nie wykonano witraży według kartonu Wyspiańskiego, ani tym bardziej, co szkoda, nie zrealizowano tych kartonów witrażowych do okien katedry na Wawelu. A byłyby to naprawdę przedsięwzięcia dzisiaj niewątpliwie w skali europejskiej o ogromnej wadze. No ale mamy co mamy i cieszmy się z tego powodu. Oto przed nami wnętrze kościoła Franciszkanów. Zniesiona na przełomie XIII i XIV wieku budowla jest jednym z klasyków naszej architektury gotyckiej, średniowiecznej. Wyspiański jak gdyby wszedł w tę przestrzeń, która w jego czasach była mocno już zbarokizowana, czyli poddana takiemu właśnie barokowemu ukształtowaniu poprzez ołtarze, dekoracje, polichromię i tak dalej. Zdecydowano się, żeby świątyni przywrócić ten średniowieczny charakter, tak jak to się stało z Kościołem Mariackim. Teraz Wyspiański już całkowicie jako autor projektu decyduje o nadaniu tej świątyni kształtu. Oczywiście wiedząc, że te świątynie gotyckie były niesłychanie kolorowe, barwne, a na ścianach znajdowały się powtarzalne wzory tworzone za pomocą szablonów, takie też właśnie tutaj proponuje rozwiązania. I dlatego te ściany pokrywają niezwykle barwne, wzorzyste desenie, wśród których także pojawiają się motywy roślinne. Przypomnę jeszcze raz, to jest kościół Franciszkanów oglądany od strony prezbiterium z trójbocznie zamkniętego
I teraz widzimy tę świątynię od środka, właśnie z tego prezbiterium sfotografowaną. A to już właśnie pozostałe po artyście jego projekty do tych polichromii z motywami kwietnymi. I już widzimy fragmenty ścian, gdzie się te motywy kwietne pojawiają. Kwiaty niewyszukane, egzotyczne, tylko te polne, polskie. Tak Wyspiański sobie wymyślił, że to właśnie świętego Franciszka najbardziej te właśnie pospolite odmiany kwiatów, nasturcje, róże i tak dalej, lilie będą charakteryzować. Widzimy fragment ściany z tymi właśnie malowidłami. No i witraże. Tutaj wykonano projekty Wyspiańskiego, zarówno do okien znajdujących się w prezbiterium, jak również do okna umieszczonego z tyłu nad emporą muzyczną, czyli miejscem, gdzie znajduje się instrument, czyli organy, to ściana zachodnia kościoła. Teraz oglądamy prezbiterium z tymi motywami. Pojawiają się tutaj znowu dominujące jakby motywy roślinne, ale w nie zostały wstawione także postacie, między innymi błogosławionej Salomei i świętego Franciszka. Oto właśnie fragment z tym świętym Franciszkiem, który jest tutaj przedstawiony w stanie w trakcie ekstazy, kiedy objawia mu się Chrystus i doświadcza na swoim ciele pojawiających się stygmatów. W tych dwóch bocznych oknach mamy motywy roślinne, a na ścianach polichromie, w tym Madonnę z Dzieciątkiem, malowane przez Wyspiańskiego. Teraz już mamy same te dwa okna z postaciami. To błogosławiona Salomea, Klaryska, czyli zakonnica należąca do siostrzanego zakonu utworzonego przez świętą Klarę, która była przyjaciółką i towarzyszką w młodości Franciszka. Była też oczywiście piastówną Salomea, zatem jest postacią ważną dla także naszej polskiej historii. No i tu święty Franciszek. A teraz już oglądamy nawę główną kościoła zakończoną ścianą zachodnią z emporą organową, czyli z instrumentem, a po środku wielkie ostrołkowe okno, a w nim słynny Bóg Ojciec. To jedno z tych najważniejszych dzieł, które musicie zapamiętać z tej dzisiejszej lekcji. Wspaniałe dokonanie artystyczne Wyspiańskiego prezentuje tutaj jedno z największych dokonań właśnie w obszarze witrażownictwa secesyjnego w skali światowej. Wyspiański pokazuje tutaj Boga Ojca w trakcie tworzenia świata, czyli odwołuje się do księgi Genesis, otwierającej Stary Testament. Stąd w nawiasie jest druga wersja tytułu, Stań się. Podniesioną ręką Bóg jakby w górę sugeruje jakby wykonywanie, jakby czy wypowiadanie słów, w wyniku których zaczną się procesy stawania, rodzenia się świata. Ciekawe, że tak samo ujęty jest Chrystus w słynnym fresku Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej w Sądzie Ostatecznym. I tam z kolei Chrystus, wykonując ten gest, jakby ludzkość przeklina, jak już kiedyś w swoim czasie to interpretowałem. A więc mamy tutaj wyraźne nawiązanie do pewnego już utrwalonego schematu ikonograficznego u Wyspiańskiego z odwróceniem jego sensu. To jest jakby akt niszczenia przeklętej ludzkości, która nie spełniła jakby pokładanych w niej nadziei, a tutaj mamy ten efekt jakby tworzenia świata, w tym oczywiście Adama i Ewy, które w swoim momencie się w tym świecie pojawią. Z tych niezrealizowanych projektów musimy sobie zobaczyć i zapamiętać dwa. Tu mamy je teraz. To są projekty do katedry na Wawelu. Pierwszy z nich pokazuje naszego władcę Kazimierza Wielkiego. Drugi z kolei biskupa krakowskiego, zabitego przez Bolesława Śmiałego w XI wieku, a potem wyniesionego na ołtarze. To święty Stanisław, biskup krakowski. Te witraże mają niezwykłą formę. Rzeczywiście te projekty idą bardzo daleko, jak gdyby w tym
przemienianiu tradycyjnej ikonografii. Władca bowiem wygląda bardziej jak szkielet, jak trup wychodzący z tą klatką piersiową na wierzchu w monarszym jak gdyby stroju. Tutaj Wyspiański niewątpliwie nawiązywał do tego, jak jego nauczyciel, czyli Jan Matejko, zobaczył króla, kiedy otwarto sarkofag na Wawelu, a w tym właśnie dziele Matejko brał udział jako członek ekipy badającej i wykonał serię rysunków, tym ten także namalowany obraz. Natomiast święty Stanisław to już w ogóle jakby zombie wychodzące z pękającej trumny. No, trudno się może trochę dziwić, że arcybiskup Puzyna, który rządził wtedy Krakowem, jak zobaczył te kartony, to po prostu wystraszony od razu powiedział, mowy nie ma, żeby coś takiego robić. Te witraże zostały dopiero zrealizowane niemal w naszych czasach, no bo właściwie w naszych, no to jest pawilon Wyspiańskiego w Krakowie, nieopodal kościoła franciszkanów stojący, super nowoczesna, wspaniała skądinąd architektura. I w tym pawilonie trzy okna zawierają te zachowane kartony Wyspiańskiego, które zostały zrealizowane już w wersji szklane jako witraże. No i na koniec jeszcze oczywiście witraż znajdujący się, czy witraże znajdujące się w klatce schodowej domu Towarzystwa Lekarskiego. To drugie przedsięwzięcie, które udało się Wyspiańskiemu zrealizować. I też oczywiście osiąga tutaj artystyczne wyżyny, mistrzostwa. Te wnętrza oczywiście można traktować jako przykłady secesji w sztuce, w architekturze. No, Wyspiański nienawidził terminu secesja, no ale jakoś uwolnić się od niego chyba nigdy nie będzie w stanie, no bo jednak w jego tych malarstwie, tych projektach zaokrąglenia i miękkie falistości dadzą się bez trudu zauważyć. To witraż główny przedstawiający Apollina spętanego w owalach ciał niebieskich układu planetarnego kopernikowskiego. Gdy przedwcześnie został ciężko doświadczony przez chorobę i nie miał już sił, by dalej do teatru wchodzić i tam działać, zamknięty w pracowni zaczął wykonywać serię rysunków przedstawiające to, co przez okno mógł zobaczyć, czyli drogę wiodącą w stronę kopca Kościuszki. I w ten sposób powstał niezwykły cykl prac powtarzających ten sam motyw, oczywiście w zmieniających się bardzo wyraźnie jakby ujęciach. Przypominać nam to może cykle malowane przez Claude'a Moneta, na przykład katedrę w Rouen czy stogi, gdzie właśnie też wielki francuski malarz ten sam motyw traktuje i przetwarza. No i kolejny uczeń Jana Matejki, który dość mocno sobie lekcję mistrza przyswoił, Jacek Malczewski, jedna z najbardziej też prominentnych postaci naszej sztuki tego czasu. Jacek Malczewski, przedstawiciel symbolizmu, modernizmu, młodej Polski, można używać wszystkich tych trzech określeń wymiennie, reprezentuje no, też taką sztukę, która pomiędzy kwestiami na skroś osobistymi, a polskimi, narodowymi będzie się tworzyła. Oto jego słynny autoportret w zbroi. Herlawe pan mający sobie 1,60 m, tam zdaje się 8 wysokości, tutaj prezentuje się jako rosły rycerz w wielkiej, potężnej zbroi. W jego twórczości da się wyraźnie zauważyć jakby wyodrębnione dwa okresy. Wcześniejszy i ten późniejszy już w pełni symboliczny. W tym wcześniejszym Jacek Malczewski jest bardziej naturalistą niż symbolistą. Operuje bowiem wciąż jeszcze barwami ziemi, czyli tymi wszystkimi brązami, ugrami. Cień nie ma koloru, tylko jest tą barwą lokalną. Ale za to bardzo charakterystyczne są treści, które w tych obrazach się pojawiają. Bowiem wtedy jakby jak monomania Jacek Malczewski skupia się na losie Sybiraków, Polaków zesłanych na wschód jako kara za powstania styczniowe. I ten motyw treściowy w tych dziełach wczesnych dominuje. Oto niedziela w kopalni,
gdzie właśnie nasi zesłańcy po ciężkiej charubie, ledwo zipiąc, odpoczywają, albo Wigilia na Syberii z tego samego roku, celebrowana. Przełomowym w jego dorobku jest obraz Introdukcja z 1890 roku, trzymająca się jeszcze jakby konwencji realizmu, ale już zahaczająca o pewne treści, które siłą rzeczy wydają się tutaj mieć charakter symboliczny. Młody chłopiec, malarczyk, jakby pomocnik malarza, bardziej pokojowego pewnie niż artysty malarza, z całym arsenałem właśnie naczyń, wiaderek do malowania pędzli, na chwilę przysiadł gdzieś na ławeczce na plantach w Krakowie. No i właśnie ten moment jakby sprawił, że odpłynął nam chłopiec gdzieś w jakieś poważne, smutne myśli. I to już zaczyna nabierać troszeczkę symbolicznego charakteru, ale już zdecydowanie pierwszym w pełni dziełem symbolizmu jest Melancholia, którą teraz oglądamy. To oczywiście skrócona wersja tytułu, bo tak naprawdę mam tam, jak widzimy, tego dużo więcej w tytule zawartych informacji. Melancholia, prolog, widzenie, ostatni wiek w Polsce. W 1894 roku, roku kończenia tego obrazu, który można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, to pierwsza rocznica śmierci Jana Matejki, setna rocznica powstania kościuszkowskiego, 40. urodziny Malczewskiego, czyli też jakby obraz, który tutaj artysta wyraźnie wpisuje w swoje własne, w swoją własną historię. 10. rocznica śmierci malarza, ojca malarza. A więc rzeczywiście jest to obraz, który sporo, że tak powiem, zawiera wątków, które artysta tutaj powsadzał i z których to powodu stworzył tutaj to niezwykłe dzieło. Tu już mamy w czystej wody przykład symbolizmu. Jesteśmy we wnętrzu pracowni młodego malarza. Siedzi sobie on po lewej stronie w głębi przy sztaludze, na której stoi białe płótno, które dopiero ma być wypełnione. Ale wygląda na to, że jeszcze przez jakiś czas nic się na nim nie pojawi, bo nasz malarz siedzi zasępiony, bezczynny, jakby w trakcie nic nie robienia. Dlatego też ci, którzy chcieliby się na tym obrazie pojawić, próbują się wyrwać na świat, wydostając się z tego białego płótna, fruną w stronę okna. Kim są? No przedziwne to różne postacie, bo i widzimy tutaj kosynierów z powstania styczniowego, sybiraków i całe mnóstwo innych jeszcze postaci historycznych i niehistorycznych. I nagle ten tłum kłębiący się w powietrzu zatrzymuje się, jakby nie mogąc się wydostać na zewnątrz. Co prawda okno jest uchylone, ale stoi w nim ubrana na czarno kobieta, przytrzymująca te właśnie okienne części. To jest nasza tytułowa melancholia. Melancholia, czyli stan zatrucia, tak jak już kiedyś w grafice Dürera mieliśmy. Stan jakby takiej apatii, w której nie można zrobić nic, żadnego kroku, żadnego działania, żadnego ruchu. Człowiek jakby stoi, czy znajduje się w takim stanie skamienienia własnymi cierpieniami, własnymi kłębiącymi się myślami o niewesołym charakterze. Melancholia, czyli depresja, jak to dzisiaj się już fachowo nazywa, to stan jakby zatrutej duszy, którą artysta w ten sposób pokazuje, tworząc jakby metaforę duszy narodu, który właśnie w takim zatruciu zamarł, zatrzymał się, i duszy artysty, która też w ten sposób jakby niezdolna jest do podniesienia wielkich wyzwań, jakie na przykład w poprzednim pokoleniu realizował poprzez swoje płótna Jan Matejko. Przy okazji oczywiście wyjechał jeszcze jeden taki obraz, też mający charakter wyrazistego manifestu. Obraz Gustawa Courbet, Atelier, to oczywiście manifest realizmu w malarstwie połowy XIX wieku. Więc tutaj mamy pewną korespondencję między symbolistą malczewskim a realistą Courbetem. Drugi obraz, który powstaje zaraz bezpośrednio po tamtym, to Błędne koło. I tu oczywiście znowu mamy wizję. Pojawia się nam nasz młody, mały malarczyk, teraz siedzący na szczycie drabiny. Zamiast malować sufit, znowu jakby zamarł w jakimś swoistym stanie letargu.
A dookoła niego kłębią się już postacie niehistoryczne, nie związane z historią Polski, ale bardziej uosabiające zmysły. To są chimery, rusałki z mitologii słowiańskiej, przedstawiciele mitologii greckiej, jak fauny i tak dalej. To są żywioły, które gdzieś w człowieku siedzą i stanowią o jego porywach natury, czyli znowu się tu gdzieś nam pojawia delikatna aluzja do szału niesień, ale ten chłopiec jakby na to wszystko jest zamknięty, bo zatruwa mu duszę ten smutek, który jako Polakowi został zaszczepiony. Chwila milczenia, chwila tworzenia, Harpia we śnie, to jedno też takich kluczowych dzieł symbolizmu w twórczości Malczewskiego. Chimera, czyli znowu stwór mitologiczny, leżąca tam w głębi na trawie, Harpia uosabia tutaj dualistyczną naturę świata, ducha i materię. No właśnie, to natury zmysłów, które ciągną człowieka jakby w dół, do porywów, nad którymi nie ma się kontroli, uniemożliwiają niejako wzloty ducha. No i akurat w tym momencie, jak ta harpia potężna usnęła, artysta na moment może się oderwać i skupić na tworzeniu rzeczy wiekopomnych, zdaje się sugerować Jacek Malczewski. Ta potężna, zmysłowa chimera, ta harpia leżąca tam w głębi, to portret kochanki artysty, pani Marii Balowej, żony wojewody z Lwowa, z którą przez ładnych parę lat przy pewnej cichej aprobacie męża Jacek Malczewski utrzymywał romans. Dodam, że tak jak już powiedziałem, Jacek Malczewski to takie 1,60 m z czymś chuchrowate, no to pani Balowa to nad nim górowała, bo miała prawie 2 metry, no nie no, przesadzam, czy się z 1,80 m wzrostu i była dość potężnej budowy damą, więc czasami jak się pojawiali gdzieś tam wspólnie, no to wyglądało to prawdopodobnie dość zabawnie. Zresztą pani Balowa pojawia się nieraz właśnie jako inspiracja w obrazach Malczewskiego. Malował też oczywiście innych przedstawicieli środowiska artystycznego, w tym już sędziwego wówczas poetę Adama Asnyka z Muzą Ludową, grającą na lirze korbowej te ludowe śpiewki, które w swoich wierszach zdawał się Asnyk stworzyć. A to znasz bohater literacki już oczywiście bliższy czasom Malczewskiego, czyli Władysław Reymont, autor Chłopów i Na tle lipców, prawda, czyli tej wsi reymontowskiej, tutaj artysta go umieszcza. Do ważnych portretów, które musicie znać i zapamiętać, zaliczymy portret zatytułowany Hamlet Polski. To przedstawienie konkretnej osoby, Aleksandra Wielopolskiego, młodego człowieka, który był wnukiem pana, który też miał na imię Aleksander i oczywiście ma nazwisko Wielopolskie, ale który wpisał się w historię Polski niezbyt chwalebnie, bo był zarządcą Królestwa Polskiego tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego. Niezwykle lojalny wobec cara i Rosji, robił wszystko, żeby spacyfikować nastroje narastające buntownicze wśród młodzieży, no i poniekąd przyczynił się w sporej mierze do eskalacji nastrojów, w wyniku których doszło do wybuchu Powstania Styczniowego, jak wiemy, dramatycznego. Oczywiście trudno wnuka obwiniać za czyny dziadka, ale w tym obrazie rzeczywiście Malczewski jakby tę delikatnie aluzję tutaj czyni i nasz młodzian stoi jako swego rodzaju rozkroku, jak Hamlet u Szekspira, tam, prawda, pomiędzy chęcią studiowania i bycia sobą, a z drugiej strony obowiązkiem pomszczenia zabitego ojca. Stąd to dramatyczne w monologu stawiane przez Hamleta pytanie: być albo nie być. A tutaj mamy z kolei wyzwanie, które próbuje nasz bohater sobie odpowiedzieć, wyrywając płatki kwiatka, który trzyma tam stokrotka czy coś takiego się w ręku znajduje. A po bokach dwie alegorie niewoli, to ta po prawej stronie dama, skuta starsza pani w kajdanach, i wolności, która zrywa kajdany w barwnym stroju ludowym, zdaje się, prawda, wyzwalać czy oswobadzać z tego stanu, a ten biedaczek nie wie, co ma robić. Stoi tutaj jakby w rozkroku, na rozstaju dróg.
Do bardzo ważnych też dzieł symbolizmu Malczewskiego zaliczymy obrazy zatytułowane Thanatos. To cała seria dzieł mówiących o śmierci. Thanatos, uosobiona tutaj w kształtach przypominających panią Balową, tę właśnie kochankę, zmysłowa dama, stoi sobie ze skrzydłami i w związku z tym zostaje jakby śmierć poddana reinterpretacji. Już nie jest czymś groźnym, budzącym przerażenie, tylko czymś bardzo pożądanym, jak właśnie zmysłowe seks, że się tutaj brzydko wyrażę. Tak też wydaje się Malczewski interpretować tę właśnie personifikację śmierci jako ostateczne rozwiązanie dramatów, które człowiek za życia doświadcza i których wędrówka to jest jego los, jego życie. Stąd widocznego z daleka w głębi dworu wychodzi starzec, ściągający płaszcz, odsłaniający kark, żeby mogła szybko i prosto śmierć swoją kosą, którą właśnie zostrzy, ostatecznie ten żywot zakończyć. Jeszcze równie wyraźnie w drugim obrazie śmierć zamyka oczy klęczącemu przed nią starcowi, który też całkowicie poddaje się woli śmierci. Do ważnego cyklu, też, który już warto zapamiętać, zaliczymy cykl obrazów zatytułowany Zatruta studnia. Obrazy powstały jako wprost literacka, malarska interpretacja cyklu wierszy. Te wiersze napisał Lucjan Rydel, znany nam bohater, czyli pan młody z Wesela. Był słabym w sumie literatem, jakbyśmy go dzisiaj, tak jak ja bym go tak dzisiaj ocenił. A ten cykl też naprawdę czysty kicz, najbardziej jak w wstępnej wersji. Nie radzę temu sięgać po te wiersze komukolwiek. No ale wtedy były bardzo popularne, no i Malczewski zrobił z tego cykl, przez taki zespół obrazów, mówiących właśnie jak wypicie takiej zatrutej wody niesie zapomnienie, jak wabią do tej wody właśnie zatrutej rusałki, takie personifikacje zmysłowych wcieleń duchowych z mitologii słowiańskiej. Ma też na swoim koncie parę pejzaży, wśród nich pejzaż z Tobiaszem, bardzo piękny obraz, świadczący jak Matejko, jak, przepraszam, z jacym Matejką teraz jadę, cały czas mamy Malczewskiego, nie zapominajcie. No i właśnie mamy tutaj obraz przedstawiający krajobraz rodzinny, czyli Góry Świętokrzyskie w okolicach Radomia, bo nasz malarz stamtąd pochodził, tam się urodził. I wraca jakby w te właśnie rejony pofalowane, ale odrealnia je barwami i wprowadza motyw oczywiście wzięty z Biblii. Historia Tobiasza, który wyprawił się po rybę, żeby przywrócić wzrok ojcu, to historia znajdująca się w Starym Testamencie. Towarzyszy mu tajemniczy opiekun skrzydlaty, który wreszcie zostaje wyjaśniony, że nazywał się Archanioł Rafael, Rafał. To jest właściwie jedyny wątek, w którym się ten archanioł pojawia, obok Gabriela i Michała, które dużo, dużo lepiej znamy. I kończąc już Malczewskiego, rok 1918, kończy się I wojna światowa i już coraz wyraźniej zaczyna się rysować perspektywa ewentualnego końca niewoli. I w tym kontekście powstaje cykl obrazów zatytułowany Polonia. Najbardziej znana wersja właśnie teraz się tutaj prezentuje. Młoda dziewczyna, już ubrana niemal w godowy strój, zrzuca z siebie płaszcz sybiraka, ten brunatny, który widzieliśmy w wcześniejszych obrazach, a w głębi widzimy, jak odchodzi, oddala się postać ze stopami zakutymi w kajdany. W ten sposób Malczewski mówi nam o tej nadziei na powrót Polski. Dopełnimy jeszcze szybciutko innych artystów, których znać powinniście, a bowiem ten czas, w którym się znaleźliśmy, okres modernizmu młodej Polski, jak to woli, to okres wyjątkowo obfity w wielkie talenty, znakomitych artystów i wspaniałe dzieła. To, co do tej pory pokazałem, to tylko pewna część tego dorobku. Teraz zobaczymy takich artystów, których symbolizm łączył się z protoekspresjonizmem, który opisywałem, omawiając twórczość na przykład Van Gogha albo Edwarda Muncha, który doskonale pokazuje, jak można
elementy właśnie owej ekspresjonistycznej, nowej, świeżej formuły łączyć z symbolizmem krzyk. No to teraz mamy naszych symbolistów i protoekspresjonistów w jednym. Oto Wojciech Weiss, ten młody malarz studiujący w Krakowie, poznał wybitną postać, która kształtowała umysły ówczesnych twórców bardzo często. To oczywiście Stanisław Przybyszewski, którego już dzisiaj przywoływałem. Przypomnę, że Przybyszewski odegrał swoją rolę w prezentacji Edwarda Muncha, kiedy ten miał wystawę w Berlinie. To właśnie Przybyszewski był jedynym, który bronił publicznie artysty atakowanego zewsząd. I w związku z tym potem między obydwoma twórcami wywiązała się no, serdeczna przyjaźń, która skończyła się w momencie, kiedy Przybyszewski zabrał Munchowi kochankę, z którą poślubił i przywiózł do Krakowa Dagny Juel Przybyszewską. No i właśnie już na etapie pobytu w Krakowie Przybyszewski był otoczony licznymi artystami młodszej generacji, którzy widzieli w nim swoistego guru. No i wśród nich był między innymi nasz Wojciech Weiss. Autoportret z maskami to niemal jak u Ensora obraz też mówiący o tym, że nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy. I kiedy patrzymy na innych, też nie jesteśmy pewni, czy to, co na twarz, na którą patrzymy, to jest ta twarz prawdziwa, autentyczna. Bo każdy z nas ma 1000 osobowości w sobie i 1000 masek. Drugi portret nosi tytuł Melancholik i jest już wprost odniesieniem do jednego z utworów Przybyszewskiego, właśnie mówiącego o śmierci. Młody samobójca dotknięty melancholią jeszcze przed, prawda, targnięciem się na swoje życie, już ma te wszystkie straszne, mroczne myśli, a w głębi widzimy w cieniu rzucanym na ścianę zarys nie głowy, a czaszki, tak jakby śmierć już mu się, że tak powiem, przykleiła do niego. Jeden z najbardziej wspaniałych obrazów Wojciecha Weissa, Maki, tym razem mówiący o przebudzeniu się jakby zmysłowej natury w młodych organizmach. Chłopczyk i dziewczyna budzą się na polu maków, przeciągają, ziewają i tak dalej. Są nadzy, czy półnadzy, jak w przypadku tej dziewczynki, ale właśnie w ten sposób niejako budzi się w nich ta przyszła jakby cielesna, fizyczna natura. I ta właśnie jakby zmysłowość kontekst, ma jako kontekst kwiaty maku, które są symbolem snu i śmierci. A więc Eros i Thanatos, czyli dwa uosobienia w starożytnej Grecji używane jako wyrażenie właśnie tej woli życia i zmysłu, jakim jest Eros, ma za bliźniaka Thanatos, czyli sen i śmierć. Są w nierozerwalnym związku i do tego jakby ten obraz nawiązuje. Na twórczości Wojciecha Weissa wywarły wpływ oglądane reprodukcje dzieł Muncha, które dzięki Przybyszewskiemu miał okazję oglądać. Przybyszewski zresztą posiadał, zdaje się, 2 czy 3 obrazy artysty, które przywiózł do Krakowa. No i właśnie takim bardzo w duchu munchowskim jest słynny pejzaż namalowany przez Weissa, a noszący tytuł Promienny zachód słońca, ten właśnie jęzor rzucony jakby w stronę ziemi, blasku słonecznego, zachodzącego słońca, przypomina takie efekty stosowane w obrazach, pejzażach przez Edwarda Muncha. Jan Stanisławski, polski pejzażysta, jeden z najważniejszych przedstawicieli pejzażu w okresie modernizmu młodej Polski. Obrazy malowane to najczęściej niewielkie obrazki, a tymczasem sam malarz miał prawie 2 metry wielkości, był wielkim, zwalistym chłopem, a lubował się w malowaniu takich małych drobiazgów. Jednym wyjątkiem jest to właśnie obraz Topole i jego poddam przede wszystkim tej analizie, bo ona jest istotna. Oglądamy kawałek Wisły w okolicach Tyńca, gdzie ten obraz powstawał. Rzeka sobie płynie, a na drugim brzegu widzimy te potężne, wysokie topole, które uginają się pod wpływem wiatru wiejącego, który przegania też po niebie obłoki. Woda sobie w tym wszystkim płynie i topole się w niej odbijają. I można powiedzieć, że kluczem do zrozumienia sensu tego obrazu są słynne słowa
Heraklita, filozofa sprzed tysięcy lat, Greka, Pantarei, wszystko płynie. I właśnie w ten sposób te topole stają się niejako alegorią ludzkiego losu, życia, które właśnie trwa mimo wiejących wiatrów, które próbują nas, prawda, do ziemi przygnieść. I wiemy, że te nasze, prawda, my, drzewa, w końcu ulegniemy temu naporowi, bo śmierć w końcu nas zwali. A to wszystko odbywa się w kontekście płynącej wody, która pokazuje, że wszystko płynie. Świat nie jest stałym, niezmiennym elementem, tylko wszystko łącznie z nami, naszymi losami, jest w ruchu. Drugi obraz nosi tytuł Bodiaki. To rodzaj ostu rosnących na stepach Ukrainy. Często wysuszona ziemia powoduje, że latem inne rośliny obumierają, zasychają, a one mają się świetnie. Nawet w tych trudnych warunkach rozkwitają wspaniale. Stąd można powiedzieć, że to kolejna jakby forma symbolizmu mówiąca o tym, że właśnie my na przykład jesteśmy takim gatunkiem, który potrafi w najbardziej często niesprzyjających okolicznościach bronić swego życia i trwać, i istnieć, i żyć. Witold Wojtkiewicz, jeden z też naszych czołowych twórców. Tutaj można powiedzieć o malarstwie w czystej wody symbolizmie i także oczywiście protoekspresjonizmie połączonym z dekadentyzmem, bo nasz młody malarz był rzeczywiście dekadentem czystej wody. Bardzo krótki żywot, zakończony przedwczesną śmiercią spowodowaną gruźlicą. Tak, ta choroba trawiąca wielu wtedy też i w jego przypadku zakończyła się przedwczesną śmiercią. Gorączka, osłabienie, duszące efekty coraz bardziej zajętych płuc, plucie krwią i tak dalej, sprawiały, że jego życie było, to życie osobiste, było napiętnowane tą chorobą, swoistą niemocą, słabością. Stąd patrząc na świat tymi oczami człowieka tak dotkniętego, widział w nich świat przeżarty swego rodzaju też słabościami. Za bohaterów w swoich dziełach wybrał dzieci, którym przydawał często funkcje przerastające ich okres, w którym się znajdują, jakby role dorosłych, i dlatego pokazuje ich tutaj, jak idą na krucjatę. To zresztą autentyczne zdarzenie historyczne. Miała miejsce taka straszliwa krucjata, w której pewien mnich namówił do udziału dzieciaki, kiedy w końcu dotarły nad brzegi Morza Śródziemnego, załadowane na statki, zostały wywiezione i sprzedane na targach niewolników w północnej Afryce. Tu mamy z kolei dzieci, jak w takim korowodzie, porywane są siłą wiatru wiejącego, a z kolei drugą stronę stanowią starcy, którzy z kolei są dotknięci jak dzieci infantylizmem, tak jak te właśnie tych dwoje starców siedzących sobie jak król i królowa, a wyglądających jak klauny, przyglądających się jak tańcują sobie laleczki, marionetki. Artysta buduje ze swoich obrazów całe cykle narracyjne, wpisując je w inspiracje literackie albo tworząc własne historie. Tu kolejne wspaniałe dzieło, Wezwanie, Hołd, gdzie młody książę, jak chłopczyk na drewnianym koniku z towarzyszącym mu giermkiem, staje przed małą księżniczką pod drzewem w wielkiej sukni. Obrazy Wojtkiewicz maluje często z wykorzystaniem tempery, co przydaje jeszcze większej płaskości tym dziełom, takiej stylizacji. To też lugenowski efekt, prawda, tego spłaszczenia i konturów. I kolejny bardzo znany obraz, Porwanie królewny lub Ucieczka, gdzie właśnie taki w koszulinie wiejski chłopczyna, dziecko porywa laleczkę jak narzeczoną, a staruszkowie jak Baba Jaga, prawda, wylatują z domu, by ją próbować wyrwać z jego rąk. Gogenowskie efekty najbardziej w oczywisty sposób występują u Władysława Ślewińskiego, bo to był nasz polski malarz, którego Gogen miał okazję poznać w Brytanii. Uciekł z Krakowa za długi, bojąc się procesu sądowego, i wylądował we Francji, Władysław Ślewiński. I tam dość szybko zrezygnował z mieszkania w Paryżu, taniej było na prowincji, przeniósł się do Pont-Aven. I tam właśnie doszło do spotkania z Gogenem.
Szybko złapali kontakt, no i oczywiście Ślewiński stał się żarliwym wyznawcą koncepcji artystycznych pola Gogena. Dlatego też w jego malarstwie ten wpływ Gogena widać po prostu w czystej postaci. Dwie bretonki z koszem jabłek, no to po prostu wzorcowy przykład, jak gogenowski język trafia do naszej sztuki. Władysława Ślewińskiego traktujemy jako jednego z najbardziej znanych naszych artystów w skali międzynarodowej, bo właśnie poprzez te związki z Gogenem i pobyt we Francji, przynależność do tej tak zwanej szkoły Pont Aven sprawia, że tego artystę namierzają także inni znawcy sztuki na świecie. Jego obrazy należą do cennych. Do najbardziej pięknych dzieł Ślewińskiego zaliczymy tę Przeszącą się, półakt młodej kobiety o rudych włosach, o tych też miękkościach, trochę kojarzących się z secesją. Można i też tego terminu tu użyć, chociaż oczywiście symbolizm jest to w najczystszej postaci. No i jeszcze jeden obraz, Sierota z Poronina. Kiedy po latach, już nie mając żadnych zagrożeń, mógł Ślewiński bez problemu się pojawiać w Krakowie. Ściągnięto go zresztą, żeby został profesorem z reformowanej Akademii Sztuk Pięknych. Nie udało się. Okazało się, że artysta ma dość trudną naturę. Skłócił się od razu z wszystkimi i wylądował w Zakopanem, gdzie miał znajomego kolegę z młodości, Stanisława Wyspiańskiego, twórcę stylu zakopiańskiego. No i mieszkając tam, prawda, u niego, stworzył cały cykl widoków Podhala, a także właśnie tego chłopczyka, sierotę z Poronina. Olga Busnańska. Pojawia nam się malarka wreszcie, a więc obok tego całego zbioru malarzy zaczną się nam pojawiać kobiety. To nasza największa malarka tego czasu, niezwykle ciekawa, ukształtowana w Monachium, ale nie w akademii, tylko w prywatnej szkole tam prowadzonej dla kobiet. Wytworzyła szybko własny język artystyczny, polegający na takim nerwowym, pośpiesznym kładzeniu plamy barwnej na powierzchnię obrazu. To były głównie tektury, rzadziej już płótno, ale też oczywiście, co daje wrażenie jakby takiej techniki przypominającej impresjonizm. Ale z kolei, jak na impresjonizm, brakuje nam tutaj barw czystych, bo artystka bardzo lubi właśnie też takie złamane tony z szarościami, brązami. Ta metoda przez nią stosowana malowania wyciąga z portretowanych emocje i podbija je. I stąd właśnie jest to rodzaj malarstwa takiego też protoekspresjonistycznego. Wspaniały jest ten autoportret z 1906 roku, który malarka stworzyła po doświadczeniu bardzo tragicznych zdarzeń w życiu, które się jej skumulowały mniej więcej w tym samym czasie. Śmierć ojca, porzucenie przez narzeczonego, który ją długi czas zwodził właśnie perspektywą poprowadzenia do ołtarza, w końcu puścił ją w trąbę, jak to się mówi. Siostra, z którą miała też silne w dzieciństwie związki, znalazła się w zakładzie psychiatrycznym, więc naprawdę tych ciosów na nią spadło wówczas bardzo wiele. Miała tę świadomość, że życie osobiste jest w ruinie i się już chyba nie odbuduje. Zresztą rzeczywiście umarła jako stara panna. Więc mamy tu takie wrażenie, jakby ona zanikała, jakby próbowała zniknąć nam. Natomiast bardzo ważne są jej obrazy przedstawiające dzieci. Wśród nich dziewczynka z chryzantemami, patrząca tymi wielkimi czarnymi oczami prost przed siebie, jakby na nas. Szary strój przypomina właśnie dziewczynkę z sierocińca, czyli kogoś, kto stracił bliskich, a te chryzantemy jeszcze wzmacniają ten efekt, bo przecież to kwiaty najczęściej zanoszone na cmentarze. I jakby jej odpowiednik, tylko chłopiec w gimnazjalnym mundurku, mały chłopczyna już chodzący do szkoły, a mundurek przypomina mundur wojskowy, więc widać, jak to dziecko już właściwie wchodzi te przyszłe role przeznaczone dla mężczyzn, prawda? I jak jeszcze w tym wszystkim jest nieporadny, nieśmiały. Malowała też pejzaże i wnętrza, martwe natury. Wśród tych właśnie obrazów mamy ten widok wnętrza pracowni z 1906 roku. Olga Boznańska miała pracownię w Krakowie, ale potem przeniosła się do Paryża już na stałe i właściwie w Paryżu spędziła resztę swojej, większość swojego życia i w końcu w okresie II wojny światowej trwania umiera.
Zostaje nam jeszcze tylko kilku artystów podejmujących wątki ziemi, natury, tak jak Ferdynand Truszczyc, który tutaj buduje nam ten symboliczny obraz rolnika idącego jakby po krawędzi między światem ziemi a niebem. Chmury nad nim wiszące robią jednak wrażenie tak kamiennych i ciężkich, że zdają się zarówno niego, jak i zwierzęta w tę ziemię wgniatać. No to oczywiście metafora ludzkiego losu jako ciężkiej charówy. No i na koniec chłopomania, czyli miłość do sił ludowych, do życia tej warstwy, która się wydawa najmniej tknięta tymi wszystkimi miazmatami zepsucia i dekadentyzmu. I z której to perspektywy atrakcyjności nabierały narzeczone, brane właśnie ze świata wiejskiego. No, wesele się tutaj kłania w pas. No i oto przed nami bohater wesela kolejny, Włodzimierz Tettmajer, to przecież gospodarz, którego opisał Wyspiański, malarz, chłopoman i właśnie jeden z tych, który zainicjował tę praktykę brania sobie za żonę chłopki. To jest właśnie żona Tettmajera, czyli starsza siostra panny młodej z wesela, występującego gospodyni i ich dzieci na tle Bronowic, majątku, gdzie właśnie żył, tworzył Włodzimierz Tettmajer. Klimaty zahaczające o ludowe praktyki opisane w weselu, no to kolejny obraz Tettmajera, muzykanci przed karczmą, prawda, przygotowujący się do właśnie występu. Jednym z takich najbardziej uwodzących ówczesnych artystów środowisk czy światów wsi byli Huculi. Huculami nazywamy górali mieszkających w Karpatach Wschodnich, czyli dzisiaj na terenie Ukrainy, już nie na ziemiach polskich, tylko dalej na wschód, południowy wschód. Tam bardziej ten właśnie klimat bardzo ciekawej, skądinąd małej społeczności folkloru, z folklorem bardzo wyrazistym, inspirował artystów związanych z Lwowem. I właśnie z Lwowa pochodził Teodor Axentowicz, potem się przeniósł do Krakowa i został profesorem na ASP. Kołomyjka to oczywiście taniec huculski przed karczmą, wytańcowywany tutaj. I jeszcze na krótko spójrzmy sobie na rzeźbę końca XIX wieku, bowiem symbolizm także i w tej dziedzinie miał swoją wyrazistą formę. Zaczniemy oczywiście od twórczości chyba jednego z największych rzeźbiarzy, jakich mamy w XIX wieku, być może nawet chyba największego. Bo rzeźba rzeczywiście przez pewien czas kompletnie nam zniknęła na tle dokonań malarstwa. Dziedzina niewątpliwie sztuki trudniejsza do eksperymentowania, poszukiwania nowych rozwiązań. Pamiętajmy, że koszt wykonania finalnego dzieła, czyli na przykład odkucia w marmurze czy odlania w brązie, jest duży. W związku z tym rzeźba niejako też była z natury rzeczy bardziej podatna na te działania sprzyjające ówczesnym poglądom na temat sztuki, czyli akademizmowi chociażby, niż malarstwo. I dlatego też jakby tutaj w tej rzeźbie brakowało przez pewien czas talentów, które mogłyby pchnąć ją jakby na nowe tory rozwoju. I wreszcie pojawia się twórca, który zdecydowanie wpłynął na bieg spraw w rzeźbie, August Rodin. To przykład wzorcowy artysty, który właśnie wpisuje się w symbolizm jako kierunek wiodący. Niezwykły talent, wielka indywidualność. Już szybko zyskuje pozycję w rzeźbie no wiodącą, można by rzec, a także oczywiście gromadę uczniów, którzy chcą u niego być asystentami i jakby pod jego okiem kształtować swoje oblicza. Dlatego twórczość Rodena odegrała przeogromną rolę, wpływając na wielu twórców w całej Europie, także wśród naszych zobaczymy jego wpływy. A co do twórczości? Rodena oczywiście bardzo szybko określa się jako przedstawiciel symbolizmu, bowiem swoje dzieła w kontekstach określonych treści umieszcza, jak tutaj wiek Spiżu, odwołując się do słynnego mitu o wiekach złotym, srebrnym, brązowym, Spiż to przecież brąz, żelaznym, drewnianym i tak dalej, czyli tej koncepcji, według której w starożytnej Grecji opisano, że każdy kolejny nadchodzący czas
stulecie jest gorszy od tego, który był przed nimi. No i właśnie takiego młodzieńca jakby z tego okresu już cierpień wewnętrznych, obolałej duszy tutaj nam pokazuje nago, Rodin z tym ustawieniem ciała. Oczywiście w rzeźbie wyraźnie jeszcze daje się odczuć obecność aluzji do antycznych aktów, kontrapost, ale ciało jest potraktowane w sposób naturalistyczny, bez idealizacji, a sposób opracowania powierzchni powoduje, że na niej pojawiają się, zwłaszcza w tej odlewach z brązu i tu brązu patynowanego, bo jest to oczywiście warianty, które stworzył Rodin tej rzeźby, jej kolejne odlewy, pojawia się gra świateł. Rodin bowiem bardzo intensywnie uruchomił jeden z tych elementów, które w rzeźbie wprowadził swego czasu Michał Anioł, fakturę. I z tej faktury korzysta w sposób niezwykły. Oto jedno z jego najważniejszych, czołowych dzieł, Brama Piekła. Oczywiście nie to, tylko to, bo to, co tutaj oglądacie, to jest oczywiście słynne Rajskie Wrota Lorenza Ghibertiego, jedno z arcydzieł w początkach renesansu stworzonych we Florencji oczywiście. Rodin znał je, bo był we Florencji, był we Włoszech, znał doskonale twórczość Michała Anioła, innych twórców renesansu, a więc przyswoił sobie tamtę jakby tradycję. I gdy zaproponowano mu zaprojektowanie takiej efektownej drzwi brązowych prowadzących do Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu, wpadł na pomysł, że właśnie do tamtych dzieł Ghibertiego z baptysterium florenckiego nawiąże. Tyle, że tam mamy bramę prowadzącą jakby do raju, jak to Michał Anioł powiedział, swoją jakością i oczywiście treściami starotestamentowymi. Rodin stwierdził, że w jego wieku, czyli wieku brązu, spiżu już takie do raju żadne drzwi prowadzić nie mogą, więc wybrał inspirację Boską Komedią Dantego i stworzył tutaj jakby właśnie drzwi, wrota prowadzące do piekła. Praca nad tym dziełem rozciągnęła się na wiele dziesiątków lat. Artysta stworzył różne warianty dla całości, jak i dla poszczególnych części. Za życia powstała ostatecznie wersja wykonana w gipsie i na jej podstawie już po śmierci Rodina wykonano odlewy z brązu. Niektóre z tych motywów, które się w tych drzwiach pojawiają, artysta potem rozwinął jako samodzielne, tak jak na przykład z tego fragmentu pojawi nam się potem słynny pocałunek, a tam z kolei widzieliśmy w nadprożu myśliciela. A u góry były jeszcze trzy cienie, które też żyją jako własny, osobny byt. No i oto mamy już myśliciela, którego w niewielkiej wersji widzieliśmy jako część bramy piekieł. Teraz już monumentalnej, ponad dwumetrowym odlewie siedzi ten zasmucony myśliciel na kamieniu czy na skale z miną zafrasowaną. A to pocałunek, o którym przed chwilą mówiłem, wersja odkuta w marmurze i wersja odlana w brązie. I znowu popatrzmy, jak rzeczywiście w sposób kapitalny Rodin uruchamia ten efekt konfrontacji, które u Michała Anioła nazwaliśmy non finito, czyli części wykończone, wypolerowane, z tymi częściami pozostawionymi właśnie jeszcze w surowej wersji ze śladami kucia. I w ten sposób wzbogaca to wszystko efekty fakturalne. W sposób perfekcyjny ten kontrast wykorzystał w rzeźbie zatytułowanej Danaida. Oczywiście znowu mitologia grecka nam się wpaskłania. No i te właśnie córki króla Danaosa zamknięte w Tartarze za morderstwo przez nie popełnione na swoich mężach. Tutaj właśnie jedna z nich w tym pokutuje, w tym pochyleniu, skuleniu. Świetny efekt właśnie tej gładkości ciała i skały, na której spoczywa. Jeszcze do tego dochodzą trzecie włosy dziewczyny. Także artystycznie jest to perfekcyjne dzieło. Do najważniejszych dzieł też artysty zaliczymy wielkie projekty pomników. Prawdziwie rewolucyjny charakter ma projekt pomnika dla miejscowości Calais. Przypomniano sobie wtedy o wydarzeniu, epizodzie, jaki miał miejsce w czasie wojny stuletniej.
gdy król Anglii, oblegając Calais, zażądał, że ocali miasto, jeśli grupa jego mieszczan przyjdzie i dobrowolnie pozwoli się mu, skaże się na śmierć. W końcu znalazło się paru odważnych, którzy dla ratowania reszty zdecydowali się wyjść i pójść do króla Anglii, by się, prawda, na tę śmierć, tej śmierci poddać. Ostatecznie nie doszło do egzekucji, bowiem żona króla Anglii, francuska, ubłagała męża, żeby wobec takiego aktu odwagi, poświęcenia, jednak darowała życie tym nieszczęśnikom, także wrócili w końcu do domu. No i teraz właśnie pod koniec XIX wieku postanowiono tamto wydarzenie upamiętnić pomnikiem. Rodin stworzył tutaj monumentalną rzeźbę, mającą charakter otwartej kompozycji, luźnej, składającej się z szeregu figur, ustawionych na jednej wspólnej płaszczyźnie. Te postacie wyrażają różne stany emocji związane wobec sytuacji, kiedy idą, prawda, z perspektywą śmierci. Stąd od takiego właśnie dumnego heroizmu, aż po stany absolutnej rozpaczy nam tutaj demonstruje. I drugi słynny pomnik, który zrealizował Rodin, tym razem dla Paryża, to pomnik słynnego pisarza Honoriusza Balzaka. Balzak słynął z dwóch rzeczy. Po pierwsze, miał ogromne długi, a po drugie nieprawdopodobny apetyt, co skończyło się tym, że po prostu był gigantycznym tłuściochem. No i Rodin z tej drugiej, jak gdyby, przypadłości wielkiego pisarza postanowił zrobić użytek. Znalazł specjalnego modela, bardzo tęgiego, i na nim eksperymentował, szukając ostatecznej wersji pomnika. I tak właśnie powstawały takie studia nagiego, tęgiego mężczyzny, a przy okazji na modelu Rodin także kazał nakładać płaszcze czy tkaniny nasączone gipsem, pod wpływem wody oczywiście miękkie, które tężały na tym dżentelmenie i potem jako takie grube skorupy płaty były ściągane. No i tak właśnie rodziła się koncepcja ostateczna tego pomnika Balzaka. Do zapamiętania będą jeszcze też takie klasyki symbolizmu, jak na przykład ręka Boga, czyli ręka jakby artysty, rzeźbiarza, który modelując jakby w takiej amorficznej, czyli bezkształtnej materii bryle, formuje właśnie ściskających się parę kochanków, Adama i Ewę oczywiście. I przywołuję jeszcze raz Michała Anioła teraz przecież, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście niezwykle silnie inspirował się tym genialnym artystą z XVI wieku, nasz geniusz z XIX. I jeszcze jedna praca, Katedra, gdzie dwie takie dłonie spotykają się jakby w geście modlitwy, tylko kiedy uważnie się przyjrzeć, to są to nie dwie dłonie jednej osoby, tylko dwóch, bo to jest jedna i ta sama ręka. I właśnie tutaj jakby się spotykają te dwie ręce, tworząc coś na kształt jakby pozdrowienia, uścisku, gestu modlitwy, a jednocześnie, jak to Rodin interpretował, charakteru gotyku, gotyckiej katedry z tymi właśnie wertykalizmami i żebrami u góry tworzącymi jakby zwieńczenie. To oczywiście typowy przykład myślenia symbolicznego, symbolizmu. Wśród polskich artystów, na których Rodin wywarł piętno wyjątkowo silne, był rzeźbiarz Wacław Szymanowski, twórca jednego z najbardziej niezwykłych pomników w naszym kraju, pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie w Łazienkach. Zaprojektowany w 1904 roku, zrealizowany trochę później, projekt znakomicie pokazuje, jak można było rzeźbę połączyć z otoczeniem, z przestrzenią. Pełna harmonia, rzeczywiście ta ściana drzew z tyłu, staw z przodu i te elementy architektoniczne zespalają się z rzeźbą w sposób organiczny. A sama rzeźba oczywiście poddana tym miękkim, typowym dla Rodina też fakturalnym bogactwom, ma pewne cechy secesyjne oczywiście poprzez te miękkie zaokrąglenia i symbolizmu. Naszym jednak największym geniuszem w rzeźbie, którego można byłoby nawet z tym Rodinem troszkę zestawiać, to Ksawery Dunikowski. No, był dużo młodszy od Rodina, więc w związku z tym jego twórczość osiągnie się na pierwszą połowę XX wieku, a jak widzimy umiera już po II wojnie światowej w czasach PRL-u. Dlatego też w jego dorobku można wyraźnie wyodrębnić wiele okresów, łącznie ze socrealizmem powojennym.
ale ten okres, który nas interesuje najbardziej, to są jego pierwsze fazy, kiedy Dunikowski jest przedstawicielem symbolizmu. I tutaj mamy dzieła absolutnie niezwykłe, w skali europejskiej wyjątkowe śmiałością owej syntezy. Fatum to pierwsza rzeźba, którą musicie zapamiętać. Dwie postacie, jedna to człowiek, a drugi to jego los, czyli ten tytułowy fatum, który jakby dominuje człowieka i przyciska go swoim, prawda, ciężarem, dając jakby to, uwidaczniając ten właśnie ciężar, jaki musimy na swoich barkach przez całe życie nieść. I druga słynna rzeźba, tchnienie. Znowu kontekst Księga Rodzaju, bo to jest jakby Bóg tworzący człowieka, dający mu życie poprzez tchnienie, które właśnie w usta mu jakby wprowadza. Bóg o nieokreślonej formule, bo to trudno powiedzieć, czy to postać męska, czy żeńska, monumentalna, skubizowana, bo rzeczywiście w tej rzeźbie płaszczyzny i formy bardzo przypominają dzieła niemal kubistyczne, chociaż to jeszcze grubo, 1903 rok, grubo przed kubizmem. I właśnie ta mała istotka, jakby embrion, który właśnie zyskuje życie dzięki temu tchnieniu ducha. Do zapamiętania są też kobiety brzemienne. Rzeźba o tyle niezwykła, bo mająca formułę otwartą, czyli krótko mówiąc, można je te trzy panie w różnych jakby układach zestawiać. Artysta tu nie podjął jakby ostatecznej decyzji, jak umieszczana w kale, gdzie już po prostu nie da się nic zrobić, bo oni są wszyscy jakby do jednej płaszczyzny, prawda, przyłączeni. Tak tutaj te trzy panie można zestawiać i rozstawiać dowolnie. To ciekawe, bardzo wówczas nowatorskie rozwiązanie. Kobiety brzemienne, czyli kobiety w ciąży z wyraźnie widocznymi brzuchami, a faktura oczywiście jak u Rodena. I znowu te młode matki jakby przepełnione smutkiem, tak jakby perspektywa macierzyństwa nie była źródłem radości, szczęścia, bowiem wiemy, że przyjdzie na świat nowe istnienie, nowe życie, które tak jak my będzie musiało się zmagać z tymi przeciwnościami losu, z tym fatum. Myślenie Schopenhauerem wciąż obowiązuje. I na koniec jeszcze rzeźba Ewa Dunikowskiego, gdzie właśnie młoda matka z wielkim brzuchem trzyma w ręku to swoje przyszłe dziecko, ten embrion, przygląda mu się ze smutkiem. Wyrzeźbiona w drewnie figura przypomina rzeźby późnogotyckie. Artysta wyraźnie tutaj się jakby do tamtej formuły średniowiecza jeszcze odwołuje, dodatkowo jakby wprowadzając ten kontekst. To jedna też jego z czołowych prac, które właśnie na tym etapie Ksawery Dunikowski kształtował. I na tym zamykamy nasze zajęcia długie, ale musiałem właśnie tyle czasu spędzić z wami, żeby ten fragment przed jeszcze maturą omówić i wam zaprezentować. Do następnego razu. Pozdrawiam.